Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Przed chwilą przegraliśmy 8 spotkań, dziś wygraliśmy i uważam, że zdecydowanie przeważaliśmy w tym meczu, więc zasłużenie. Aczkolwiek mówić tutaj, że w kolejnych meczach zdobędziemy, nie wiem, 15 punktów, no nie ma to najmniejszego sensu, bo widzimy, jaka jest ta klasa i jak wszystkie zespoły tutaj, jak każdy z każdym potrafi wygrać, więc skupmy się na tym, co najbliżej, czyli kolejny mecz. Oczywiście teraz przerwa na kadry, ale myślmy o następnym meczu i nie patrzmy na to już, co było, tylko co będzie. No właśnie, ale i teraz te 2 tygodnie pracy w przerwie na reprezentację i wyjazd do Zabrza. To nastawienie, ta atmosfera w zespole na pewno będą zupełnie inne niż dotychczas bez tego balastu w postaci tych kolejnych porażek. No na pewno tutaj troszeczkę, nie chcę złych słów użyć, ale my jako zawodnicy, jako sztab szkoleniowy tutaj każdy po kolei robił swoje, to co do niego należy. I to, że przegrywaliśmy, to nie znaczy, że musieliśmy wiele zmieniać. Oczywiście zawsze jakieś małe korekty trzeba wprowadzać, ale praca, którą wykonywaliśmy, była ciągle podobna i pracujmy tak dalej. Uważam, że to przyniesie efekty i nie ma co patrzeć na jakieś różne inne czynniki. To efektowne zwycięstwo określiłeś bardzo ładną bramką i to bramka wyjątkowa, bo pierwsza, odkąd tutaj trafiłeś do Łodzi. Tak, pierwsza bramka, niestety wcześniej nie udało się tego zrobić, no ale wpadło i to najważniejsze. Cieszy mnie, że w takim momencie, bo no, każdy wie, że po 8 porażkach nie jest lekko. A tutaj Rafał strzelił 3 bramki i mi się udało dołożyć swoją, więc no to cieszy, ale tak naprawdę na pochwałę zasługują wszyscy ci, którzy wiedzieli, jak ciężko było w tych momentach przy tych 8 porażkach, bo tak naprawdę tylko my w szatni wiemy, jak każdy to z osobna przeżywa i jak każdy, czy bardziej, czy mniej, bierze to do siebie, ale no tylko my wiemy, jak bardzo musimy pracować na to, żeby właśnie wyjść i na przykład pokonać Koronę Kielce 4-1. To była najładniejsza i zarazem najważniejsza z dotychczasowych twoich bramek w karierze? Ciężko określić. Najładniejsze jeszcze nie widziałem powtórek, więc ciężko mi powiedzieć, ale głową na pewno najładniejsza, bo dużo ich nie strzeliłem głową. Natomiast strzeliłem już 2 razy. Udało mi się w drugiej lidze Gwardii Koszalin strzelić dość 2 ładne bramki lewą i prawą nogą, więc nie określiłbym jako najładniejsza, ale na pewno bardzo ważna, tak jak mówię, ale to tylko z perspektywy tych 8 porażek, które teraz były i które udało się przełamać. No i przede wszystkim z momentu w meczu, który był, bo prowadziliśmy 2-0, po chwili było 2-1, mogła się wkraść lekka nerwowość, ale przy chyba już 3-1, 4-1 uspokoiliśmy to. No właśnie, ta bramka na 3-1 przywróciła spokój w waszych szeregach, znowu mieliście ten margines błędu na wypadek jakiegoś rykoszetu, jakiegoś strzału życia rywali i znowu mogliście grać 100% tego, co lubicie najbardziej. No właśnie, tylko to też nie może być zmylne, bo margines błędu był, ale nie możemy też nonszalansko podchodzić do tego, jak graliśmy po tych bramkach. Zauważyłem, że później troszeczkę więcej strat już było. Więcej poszanowania piłki i wtedy będzie już wszystko jak najlepiej. Ale oczywiście tutaj, nie oszukujmy się, wynik był na naszą korzyść i to wysoki, więc to było najważniejsze w tym meczu, a jeśli uda nam się znów w kolejnym meczu na przykład prowadzić, no to wtedy możemy myśleć o tym, żeby jeszcze lepiej grać, jeszcze lepiej wymyślać akcje, powiedzmy. Pierwszy raz w tym sezonie, ale już wiemy, że na pewno nie ostatni. ŁKS zaczął mecz o 12:30, ale nikt nie może zarzucić wam, żeście zaspali na ten mecz, bo od samego początku byliście aktywni i jak widać ta pora mało piłkarska, ale wam pasowała dzisiaj. No właśnie tak wczoraj też wyszliśmy na trening i coś tam się podśmialiśmy, że godzina dość wczesna, ale
nie przeszkadza to w ogóle. To nie jest tak, że gramy w środku lata i nagle jest plus 35, tylko jest przyjemna pogoda. Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Takie są godziny tak naprawdę i są narzucone z góry, więc my z tym się dostosowujemy i tutaj jak najbardziej udało albo po prostu byliśmy przygotowani na tą godzinę, byliśmy przygotowani tego przeciwnika i na to, co się będzie działo na boisku. Twoja pierwsza bramka, o czym mówiliśmy od dłuższego czasu, pierwsza, odkąd tu jesteś w Łodzi, dużo już SMS-ów z gratulacjami, wiadomości spłynęło? No, jak widziałeś, zresztą kilka tych wiadomości przyszło, ale powiem szczerze, że raczej staram się od tego uciąć, tak jakby kiedy przegrywasz 8 meczów, to znowu jest z drugą stronę, więc trzeba to wszystko gdzieś wypośrodkować i ani nie podniecać się tym, że strzeliło się bramkę, ani nie katować się, nie dołować się tym, że popełniłeś jakiś błąd. Ciągle trzeba patrzeć do przodu pozytywnie i wyciągać wnioski. To, co musimy dzisiaj jeszcze podkreślić, to fakt, że UKS zaczął mecz dwoma zawodnikami młodzieżowymi, co pierwszy raz w tym sezonie się zdarzyło i przebieg meczu potwierdził, że to była dobra decyzja sztabu szkoleniowego. Tak, no tutaj Piotruś przede wszystkim, który mniej grał, pokazał już i w Pucharze Polski i w poprzednim meczu wchodząc, że na pewno nie odstaje od reszty zawodników i ja bym tutaj w ogóle nie patrzył na to, że Piotruś i Jasiu to są młodzieżowcy, no, to są pełnoprawni zawodnicy, którzy uważam, że każdy walczy o skład. Oczywiście wymóg jest wymogiem, ale to pokazuje tylko to, że oni też są gotowi do grania na najwyższym poziomie, bo mimo, że są młodzieżowcami, to grają we dwójkę. Jakby był przymus, to by grał tylko jeden, a w tym momencie, jak widać, obydwu stać na to, żeby grać na tym poziomie i to cieszy na pewno, a miejmy nadzieję, że tych młodych zawodników będzie coraz więcej. A na ile powrót Adriana Klimczaka jakby wniósł spokój w wasze szeregi? Bo już na trybunach kibice śmiali się, że Adrian wyrasta na taki talizman, jak jest na boisku, to UKS nie przegrywa. No tak, wyszło w tym meczu, czy przez te kolejki, że faktycznie odkąd on wypadł, to punkty nie zdobywaliśmy. No nie chcę tutaj oceniać kolegów po fachu. Uważam, że każdy z nas zagrał dzisiaj dobre, solidne spotkanie. Każdy starał się być aktywny i to po każdym z nas było widać, myślę. A Adam, wiadomo, to cieszy, że wrócił i na pewno jeszcze ta rywalizacja na bokach obrony będzie jeszcze większa. Czy Artur ze mną, czy Rosji z Klimą. To tylko cieszy naprawdę. Im więcej osób do treningu ma sztab szkoleniowy, tym lepiej. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.